Dobry wieczór Państwu. W Interpresie konferencja prasowa lidera Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Otóż jesteśmy przekonani, że dziś sprawą najważniejszą dla tych wszystkich ludzi o dość różnych poglądach, którzy jednak w jednej sprawie się zgadzają, to znaczy zgadzają się w tej sprawie, iż musimy tą polską reformę doprowadzić do końca, że dla tych wszystkich ludzi może być dzisiaj tylko jedna sprawa, jeden cel najważniejszy, mianowicie wybór Lecha Wałęsy na prezydenta Rzeczypospolitej. Ten wybór musi być dokonany nawet jakby wbrew tym różnicom, które istnieją i których zatrzeć się nie da. Poparcie dla Wałęsy musi przyjść ze wszystkich stron, gdyż w przeciwnym razie proces polskich reform, proces tworzenia polskiej demokracji może być bardzo poważnie zagrożony. Andrzej Gieleński, Polskie Radio. Mam pytanie, czy zdaniem senatora Kaczyńskiego jest szansa, żeby zdobyć elektorat Tadeusza Mazowieckiego na rzecz Lecha Wałęsy w drugiej turze kampanii wyborczej? Ja sądzę, że jest szansa, jest jakby konieczność wygrania tej drugiej rundy. Na wszystko inne powinno być temu podporządkowane. Ja się obawiam, że w drugiej turze ta frekwencja będzie niższa. No i tutaj jesteśmy bardzo mocno nastawieni na to, aby poprzez odpowiednią kampanię skłonić ludzi do pójścia do tych wyborów jeszcze raz. Frekwencja powinna być co najmniej taka, jaka była tym razem. Barbara Chyba, Radio Wolna Europa. Czy może Pan powiedzieć, w jaki sposób będzie prowadzona kampania w drugiej turze przeciwko Stanisławowi Tymińskiemu? Proszę Panią, my chcemy przede wszystkim prowadzić kampanię za Lechem Wałęsą. Według Jarosława Kaczyńskiego Stanisław Tymiński reprezentuje siły starego systemu, na co wskazuje między innymi podobieństwo jego elektoratu z elektoratem Włodzimierza Cimoszewicza. Kaczyński stwierdził, że nie aspiruje do żadnych stanowisk rządowych. Opowiada się za przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych na wiosnę z ewentualnymi niewielkimi odchyleniami czasowymi. W tym wydaniu wiadomości to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu. Do widzenia.